Siema, tu Dogi i chciałbym was zaprosić na start mojego serwera, czyli rosehase.pl. Ogólnie startuje on jutro o godzinie 18, czyli to jest 29 listopada. No i co, ogólnie też na starcie chciałbym was poprosić o lajka, ponieważ co... Tam zresztą po lewej stronie macie tabelę, jak to wszystko wygląda z tymi lajkami. Można u mnie wygrać naprawdę bardzo, bardzo dużo rank, więc myślę, że się opłaca po prostu, no, zostawiać te lajki, brać udział w losowaniu. Oczywiście trzeba napisać swój nick w komentarzu, bo żebym miał z czego jakby wylosować. No i dodatkowo co 200 lajk będzie losowany champion, czyli to jest najlepsza po prostu ranga na tym serwerze. Ogólnie, no co wam mogę powiedzieć o tej edycji? Na pewno bardzo duża zmiana, ponieważ nigdy nie było netheru, a teraz został dodany i w sumie jest naprawdę moim zdaniem mega fajny. Dobra, a więc wchodzimy tutaj do netheru. Ogólnie jestem naprawdę mega zadowolony tutaj z budowniczych, ponieważ nether jest naprawdę mega, mega piękny, bardzo mi się podoba. Ogólnie... głównie dlatego opłaca się przebywać w netherze, ponieważ bardzo łatwo jest tutaj zdobyć perły. Perły już z tego co pamiętam zostały wywalone z dropu, tak? Już nie ma pereł z dropu, więc musicie sobie po prostu chodzić... O, dobrze, tutaj mnie Milo tepnął, bo nie wiedziałem gdzie to jest. Tutaj są takie spawny po prostu endermanów, one się tutaj respią co 50 sekund czy tam co minutę. Już dokładnie nie wiem, tutaj się wyświetla 50. I po prostu fajne będzie to, że będzie wiele klep, ludzie będą walczyć właśnie o te perły. Więc myślę, że to będzie naprawdę mega fajne. Będziecie mogli tutaj sobie ponabijać kile, pozdobywać perełki. Więc myślę, że to będzie o wiele ciekawsze niż jakieś nudne kopanie pereł na stołnie, nie? Bo to jest w ogóle totalnie bez sensu. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak żelazo czy złoto, no to już nie dropią jako minerały, tylko dropią jako rudy. Więc tutaj wam też zresztą pokażę drop z kamienia i po prostu zamiast zwykłego żelaza i złota dropią wam rudy, dzięki czemu po prostu będziecie mogli troszeczkę sobie pogłówkować, wiecie, z tymi przepalarkami. Myślę, że to jest naprawdę mega spoko rzecz, że możecie sobie jakby popróbować jakieś takie bardziej techniczne sprawy na tym serwerze, a nie tylko kwestie PvP. Ogólnie też wam pokażę, jak to wygląda z tymi endermanami. Po prostu bijecie się z tym endermanem i dropi wam perełka. Ogólnie drop na perły to jest, no, taki sam jak w Minecrafcie, czyli wiecie, czasami wam może dropnąć, czasami nie. Oczywiście jeśli macie looting, macie o wiele większe szanse na dropnięcie po prostu tej perły. Więc myślę, że to jest naprawdę mega spoko, że będzie trzeba jednak sobie robić te miecze z lootingami. Ogólnie endermany respią się jedynie w promieniu 20 kratek, czyli po prostu jeżeli jesteście zbyt blisko, po prostu jeśli jesteście dalej niż 20 kratek od tego spawnu endermanów, to po prostu wtedy one się nie respią. Myślę, że to jest spoko, ponieważ no słabo by to wyglądało, jakby one cały czas się tutaj respiły, po prostu byłoby ich tutaj za dużo. No i co, jeśli chodzi o nether, to chyba tutaj wszystko powiedziałem. Tam jeszcze wiem, że tutaj na górze jest jakaś skrzynka, ale to jeszcze nie wiadomo, czy tutaj coś będzie, czy nie, więc myślę, że jak będzie nether, to warto od razu tutaj wchodzić, może tutaj coś ciekawego będzie. Nic tutaj nie spoileruję. No i co tutaj więcej mogę powiedzieć? Na serwerze istnieje komenda / nagrody. Ogólnie pod tą komendą znajdują się takie nagrody jak 3 Rose Case za polubienie Facebooka serwera RoseHC oraz polubienie Discorda serwera, więc w sumie możecie dostać 6 Rose Case. Również będzie dodany VIP na 3 godziny za polubienie właśnie tego fanpage'a, czyli oprócz 3 Rose Case'ów dostajecie również VIP'a, więc naprawdę myślę, że to jest mega spoko rzecz. No i w sumie co wam mogę jeszcze tutaj powiedzieć? No chyba wszystko przedstawiłem. Ogólnie zapraszam was do wbicia na fanpage serwera, ponieważ będą tam losowane rangi, naprawdę fajne, czempiony i pewnie jakieś również inne. Więc myślę, że jak ktoś u mnie nie wygra, to myślę, że bez problemu będzie miał też duże szanse na ugranie właśnie rangi na fanpage'u. Więc myślę, że to jest naprawdę spoko. No i co, zostawcie lajka pod filmem, wbijajcie na serwer RoseHC, ponieważ myślę, że to będzie naprawdę najlepsza edycja, która była dotychczas. No i co, do zobaczenia na edycji RoseHC. Siema!